Witam wszystkich ponownie w Let's Play Mass Effect, w kolejnym odcinku z tej serii. I tak, co dzisiaj będziemy robić? Dzisiaj są straszne upały. Dobrze, że w kosmosie nie mają takich upałów jak my tutaj w Polsce. Tak, pogadamy sobie najpierw z tą trójką wybrańców, że tak powiem, z którymi rozmawiam. Zobaczę, czy coś ciekawego, nowego mogą powiedzieć nam. A potem wrócimy się na Cytadelę. Oddamy tam parę zadań. Głównie z tym admirałem Kahoku, Garotem. Pogadamy i z Nassaną, żeby wziąć od niej zadanie. Jak się odblokuje zadanie z Cerberusem, bo teoretycznie powinno się odblokować, to pojedziemy tam robić to zadanie, bo go jeszcze nie robiłam. No i jeżeli da radę, to spróbuję zrobić jeszcze dzisiaj jakieś zadanie z głównego wątku. Więc taki mamy plan. Dobra, najpierw z Wrexem. Czego, Shepard? Dlaczego zostałeś najemnikiem? To już z wielu było? Powodów. Nie wiem, czy to już było. Na przykład? Na przykład musiałem znaleźć sposób, by wyrwać się z krogańskiego systemu. Musiałem coś jeść. Musiałem przetrwać. Dlaczego nie zostałeś ze swoimi ludźmi? Chciałem im, kurwa, pomóc. Dlatego właśnie musiałem spierdalać. Co się stało? Zdradzili mnie. Byłem wodzem małego plemienia. Chcieliśmy z chłopakami przywrócić porządek po wojnie, ale inne plemiona zwróciły się przeciwko nam. Wszyscy poszli za Jarodem, jednym z dowódców, któremu udało się przetrwać wojnę z Turianami. Ale Jarod był już stary. Chciał kontynuować walkę. Chciał, żebyśmy napierdalali się z Turianami, z Salarianami, ze wszystkimi jebanymi rasami galaktyki, nie wyłączając nas samych. Napierdalanie dla samego napierdalania. A czego ty chciałeś? Chciałem uciszyć Jaroda. Chciałem, żeby wreszcie skończył tak pierdolić, żeby przestał prowadzić nasze plemiona na rzeź. Ale Jarod nie kumał zmian. Było nas zbyt mało, by stanąć do walki. Poza tym genofagium sprawiło, że nie mogliśmy uzupełniać naszych szeregów wystarczająco szybko. Powiedziałem wszystkim, by zapomnieli o wojnie. Trzeba się było skupić na rozmnażaniu. Przynajmniej przez jedno pokolenie. Szło, kurwa, dobrze. Część plemion nawet przyłączyła się do nas. Rozumiem, że dowódcy polowemu się to nie spodobało. Nie, nie za bardzo. Zorganizował spotkanie plemion na neutralnym terenie. Chciał pogadać. Spotkaliśmy się w dolinie w pobliżu grobów naszych przodków. Czaszki przypominały nam, skąd przyszliśmy i dokąd zmierzamy. Dla Kroganina to święte miejsce. Nie ma mowy o napierdalaniu. Jak w każdej sprytnej pułapce. Musiałeś coś podejrzewać. Podejrzewałem. Ale kiedy własny ojciec zaprasza cię na spotkanie... Zaprasz. Cóż, nawet my mamy prawa, które uznajemy za rzecz świętą. Jarod był twoim ojcem? Ta, do tego dnia. Gadaliśmy, ale nic z tego nie wyszło. Kiedy okazało się, że żadnego porozumienia nie będzie, dał sygnał. Wyskoczyli z grobów naszych przodków. Wyrżnęli wszystkich moich sojuszników. Ja uciekłem. Wcześniej jednak wbiłem ojcu nóż w serce. To dlatego odszedłem. I dlatego, kurwa, nigdy tam nie wrócę. To niedobrze. No to już pytałam. Kurde, sama nie wiem. Pewnie masz jeszcze jakąś rodzinę poza ojcem. Nie myślisz o nich? Chcesz, żebym się, kurwa, popłakał, Shepard? No, pewnie. Mam z rodzinką pewne niedokończone sprawy. To wszystko. Jakie sprawy? Zanim odszedłem, przyrzekłem coś ojcu mego ojca.
Może teraz to przysiągłem, że odzyskam zbroję należącą do mojej rodziny. Odebrano mu ją po powstaniu. Dlaczego ta zbroja jest taka ważna dla ciebie? To pamiątka. Zupełnie bezużyteczna. Ale była w mojej rodzinie przez 5 pokoleń i należy do mnie. Po wojnie odebrało nam ją turiańskie wojsko. Nie mogliśmy posiadać pancerzy ani uzbrojenia. Teraz znalazła się w rękach Tona Actusa. To Turianin. Kolekcjonuje pamiątki z czasów wojny. Zarobił miliony na sprzedaży krogańskich artefaktów. Ma kilka kryjówek. Wszystkie ufortyfikowane i dobrze strzeżone. Nie wiem tylko, w której z nich znajduje się zbroja. No to jej poszukamy. Właśnie o to zadanie dodatkowe mi chodziło. Związane z nim. Pewnie Garus też mi teraz da. Tak mi się wydaje. Powiedz mi tylko, gdzie zaczniemy jej szukać. Prześlę dane do twojego systemu nawigacyjnego. Tylko naprawdę chciałbym być na miejscu, gdy ją znajdziesz. No właśnie, i to jest dość ciekawe, bo za pierwszym razem, jak grałam, to nie zabrałam ze sobą Wrexa, a na misję z Garusem, którą dał mi Garus, też jego nie samego nie zabrałam. Nieźle się zdenerwowali na mnie, że ich nie zabrałam. Ale no cóż, tym razem zamierzam ich zabrać, jeśli będę tylko pamiętać. Dobra, w takim razie to wszystko. Na razie, Wrex. Shepard? To idziemy jeszcze do tego Garusa. Komandorze, dobrze cię widzieć. Jesteś w SOC od jakiegoś czasu. Ile misji masz za sobą? Mniej od ciebie, ale widziałem trochę interesujących rzeczy. Na pewno. Była jakaś szczególna? Pamiętam, jak wysłano mnie do salariańskiego genetyka. To był dość makabryczny przypadek. Co się stało? Dlaczego prowadziliście śledztwo? Miałem obserwować szarą strefę tu w Cytadeli. Większość jest niegroźna, nic ważnego. Ale podczas śledztwa natrafiłem na handel częściami ciała, głównie organami. Bywało tak i wcześniej, ale nie w takich ilościach. Nie byliśmy pewni, czy to jakieś laboratorium, czy też jakiś wariat zażyna mieszkańców. Widzieliście to już w Cytadeli? Co pewien czas jakieś laboratorium sprzedaje niepotrzebne części na czarnym rynku. Ale oni i tak są lepsi od psycholi. Pamiętam elkoriańskiego dyplomatę, którego złapaliśmy podczas mojego pierwszego roku w pracy. Rozpruwał ludzi i sprzedawał ich organy. Doprowadził stację na skraj paniki. Ta sprawa nie była tak oczywista. Poszlaki sugerowały coś zupełnie innego. Jak wpadliście na trop? Najpierw zdobyliśmy próbkę i przeprowadziliśmy badania DNA. Doprowadziły nas do żywego Turianina, święcie przekonanego, że nadal posiada wątrobę. Wow. Ustaliłem, że ten Turianin pracował u doktora Saleona, genetyka. Tak więc poszedłem do jego laboratorium, chcąc wykazać hodowlę klonowanych organów. Ale nie zastałem nic. Żadnych salariańskich serc, turiańskich wątrób, krogańskich jąder. Krogańskie jądra, o Boże. Czym oni tu handlują? Żartujesz. Po co komuś krogańskie jądra? Kroganie wierzą, że transplantacja jąder przywróci im płodność. Zneutralizuje skutki działania genofagium. To nie działa, co jednak nie powstrzymuje ich przed kupnem. Płacą do 10 tysięcy kredytów za sztukę, czyli 40 tysięcy za komplet. Wow. To zbija na tym kokosy. Nieźle. A co zrobiliście z genetykiem? Zaprowadziłem paru jego pracowników na przesłuchanie. Przepytując jednego z nich, trafiłem na coś podejrzanego. Tak, mów dalej. Jeden z zatrzymanych zaczął obficie krwawić podczas przesłuchania. Chcieliśmy go opatrzyć, ale on zwariował. Oszalał. Zarządziłem badanie, żeby dowiedzieć się, o co chodzi. Nasi lekarze znaleźli nacięcia na całym jego ciele. Niektóre były świeże. To była nasza wielka szansa. Oni nie byli tylko pracownikami doktora Saleona. Byli probówkami. O kurde. Chodzącymi, żywymi probówkami. Hodował organy wewnątrz tych ludzi? Dokładnie. Klonował organy wewnątrz ich ciał. Później wydobywał je i sprzedawał. Ofiary były biedne. Płacił im niewielki procent od zysków, ale tylko wtedy, kiedy organy były dobre. Czasami jakiś organ nie rozwijał się właściwie. Zostawiał je wtedy.
Większość ofiar była w opłakanym stanie, ale tylko od środka. Tak, że nikt nie mógł tego zobaczyć. Masakra. Mam nadzieję, że dostał to, na co zasłużył. To jest najgorsze.